będąc w sali konferencyjnej się go widzi, natomiast no nie zawsze jest jak gdyby taka okazja, żeby tutaj wychodzić. A myślicie, że mogą po prostu postawić? To jest pokój noclegowy. Zapraszam. No, noc w bibliotece. Także taki pokój. Tu jak na razie nasi goście są zadowoleni. No, mamy przyjemnie, cichutko, tutaj nic nie jeździ. No, jest też ochrona, także nie ma problemu, czy ktoś chce wyjść o 6 rano, czy o 12. Ochrona jest całą noc, tak? Tak, 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 u nas jest ochrona całodobowa, tak. Ale zawsze można zobaczyć. Co muszę powiedzieć, że od zaku. Sztniemy te wszystkie nasze takie druki, które potem Państwu rozdajemy. Tutaj ma koleżanka z kolei taką drugą machinę, przy której klei, ściska to i ma taką małą klinikę książki i próbuje reanimować. Dokładnie, tak. No i tutaj też mamy sporo różnego rodzaju darów jeszcze, książek. Więc żeby nie blokować tam miejsca na wypożyczalni, to mamy te zbiory tutaj i u nas nie wypisujemy rewersów. My je od razu podajemy czytelnikowi. Czyli co? Trzecie piętro już nie jest tajemnicze. Już wszystko wiesz? Tak.